Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. 1, 2, 3. Sportowa energia. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Sportowej Energii. Wita was Krzysztof Młynarczyk i Kamil Latuszek prosto ze studia Radia Pryzmat. Dzisiaj moim, a zarazem państwa gościem są zawodnicy drużyny Kraków Dragons: Karol Paszkowski, Konstanty Zieliński i Maria Helak. Witam. Co to właściwie jest Kraków Dragons? Kraków Dragons, no to jest drużyna Kulicza, mugolskiego Kulicza, czyli niestety nie magicznego, gdzie nie latamy. Kulicz, jak niektórzy mogą wiedzieć, to jest sport, który powstał, został wymyślony przez Rowling, przez twórcę Harry'ego Pottera. I tam w książce czy w filmie oni tam latali na miotłach, zdobywali punkty, zbijali się tłuczkami. No i my tak mniej więcej to wszystko zinterpretowaliśmy na nasze niemagiczne warunki i biegamy z miotłami pomiędzy nogami. Trzeba być fanem Harry'ego Pottera, żeby grać, żeby się dostać do drużyny. W żadnym wypadku, to trzeba mieć po prostu zamiłowanie do sportu, bardziej bym powiedziała, chociaż nawet też niekoniecznie. Mamy w drużynie osoby, które nie czytały książek, nawet nie obejrzały wszystkich filmów, więc to zupełnie nie trzeba być fanem, żeby w to grać. Czyli przez książki i te filmy poznałaś tę grę i tak to wszystko się zaczęło? Znaczy grę jako grę w świecie magicznym, potterowskim, tak, przez książki, a tutaj naszą na ziemi krakowskiej to poznałam przypadkowo właściwie przez Facebooka, bo właśnie widziałam, jak jeden z naszych kolegów, który też jest w drużynie, powiedział, że, znaczy zaznaczył na wydarzeniu, że jest zainteresowany. No ja do niego napisałam: Ignac, idziemy, i poszliśmy i zostaliśmy. To znaczy, od kiedy istnieje drużyna Kraków Dragons tutaj na krakowskim podwórku? Kraków Dragons istnieje od 2 lat. Dokładnie jakoś teraz będzie mijać druga nasza rocznica. Została sprowadzona przez założycielkę naszą, przez naszą pierwszą panią kapitan Olgę Krzywicką, która była na Erasmusie w Norwegii. Tam zapoznała się z tym sportem i bardzo jej się spodobał. Wracając do Krakowa stwierdziła, że chce założyć drużynę. No i wybrała swoich pierwszych znajomych, głównie z AKŻ-u, z klubu żeglarskiego Agiechowskiego. I potem już promocja na Facebooku, promocja wśród znajomych i tak już się nam rozrosła drużyna. No, przewinęło się przez drużynę około 50 osób. Jak na 2 lata działalności, to i tak już macie sporo sukcesów, bowiem reprezentowaliście Polskę, tak, na mistrzostwach w Niemczech. Zdobyliście również Mistrzostwo Polski, graliście na Pucharze Europy, to ja myślę, że jak na 2 lata działalności to jest spory sukces. Dziękujemy, bardzo miło. Tak, no, część z nas reprezentowała, była w składzie reprezentacji Polski, między innymi Karol, Kocio też zresztą, ja nie byłam. Tak, w Norwegii w tym roku byli. Byliśmy też, część naszej drużyny była też na turnieju w Odense w Danii. Jako zespół też ostatnio zaczęliśmy jeździć też na mniejsze turnieje europejskie. Na przykład byliśmy w Lublanie i teraz prawdopodobnie część z nas pojedzie również do Byna. A jak właśnie wyglądają takie turnieje? Są zainteresowani miejscowi ludzie obejrzeniem czegoś takiego? Bo tak mi się wydaje, że jest to widowiskowy sport. Zależy. W sensie, na razie jest to jeszcze dość mały sport i tak często nie mamy publiki, natomiast byliśmy bardzo mile zaskoczeni teraz właśnie, jak byliśmy w Danii, ponieważ było to zorganizowane w ramach festiwalu i nie dość, że mieliśmy trybuny w centrum miasta, były zorganizowane boiska i przyszło bardzo wiele osób, które były przechodni albo które przyszły specjalnie, żeby obejrzeć ten sport, i to było na pewno dla nas niezwykłe przeżycie. Porozmawiamy sobie teraz o zasadach, jednak trzeba naszym słuchaczom trochę wyjaśnić, na czym ta gra polega, bo w sumie to większość z nich pewnie nie kojarzy zasad. No chyba, że są fanami pewnie Harry'ego Pottera, to być może po części wiedzą, jak to wszystko wygląda, ale tak jak już rozmawialiśmy przed wejściem jeszcze na antenę, tutaj Karol mówi, że jednak są różnice i właśnie o nich teraz nam opowie.
Okej, to spróbuję w miarę tak pokrótce powiedzieć, jak wyglądają zasady, jeżeli chodzi o mongolski Quidditch. Po pierwsze, Quidditch jest połączeniem takich sportów jak piłka ręczna, zbijak, rugby. Wszyscy zawodnicy przez cały czas muszą znajdować się na miotłach, kiedy biorą udział w grze. To jest ważna zasada, jeżeli w którymś momencie spadniemy z miotu, jesteśmy uważani za zbitych. O tym za chwilę wrócę. Po pierwszą piłką, którą gramy, bo mamy kilka piłek w Quidditchu, jest kafel. To jest jedna piłka, którą gramy w ramach meczu. I ona do zbudzenia przypomina lekko spompowaną piłkę do siatki, ale to tak naprawdę jest kafel. Używamy jej do tego, żeby przerzucać przez trzy pętle przeciwników ją i przez za to dostajemy 10 punktów. Możemy wrzucać od przodu, od tyłu, nie ma znaczenia. Tą piłką grają przede wszystkim ścigający, którzy mają możliwość brania tej piłki, biegania z nią, rzucania, podawania do siebie, jednorazowego kopnięcia. Dodatkowo mogą oni nawzajem prowadzić ze sobą kontakt, czyli jeżeli któryś z nich trzyma piłkę, mogą próbować go zatrzymać poprzez na przykład obalanie, czyli łapanie go i próba sprowadzenia do ziemi. Kolejnym graczem, który... ścigających, czyli chaserów, mamy trzech w każdej drużynie. W każdej drużynie mamy też jednego obrońcę, czyli powiedzmy chasera z dodatkowymi prawami, który nie jest ograniczony do swoich hoopsów, czyli pętli, za które staramy się bronić, przez które próbujemy przerzucać, żeby zdobywać punkty, który ma dodatkowe przywileje, bo kiedy jest w pobliżu swoich chłopców, nie może być ani zbity, ani zaatakowany. Kolejną pozycją są biterzy, czyli zbijający. Oni grają przy pomocy trzech piłek, które nazywają się tłuczkami. W każdej drużynie jest po dwóch zbijających, piłek jest trzy, więc praktycznie nigdy nie ma sytuacji, żeby każdy z nich mógł mieć piłkę. Zbijający mają za zadanie opóźniać grę i powstrzymywać sposoby grania przeciwników poprzez rzucanie w nich tłuczkami. Osoba, która zostanie trafiona i którym nie uda się, powiedzmy, obronić przed tłuczkiem, zostaje uznaną za zbitą i musi przerwać granie do czasu, aż nie pobiegnie do swoich chłopców, nie dotknie ich ciałem i wtedy dopiero może wrócić do gry. Musi wtedy też odwrócić piłkę, jeżeli ją trzyma i nie może zagradzać ani wpływać w jakikolwiek sposób na pozostałych graczy. Lewa ręka jest ciągle chyba zajęta przez trzymanie tej miotły. To jest takie dodatkowe chyba utrudnienie. No, w każdym sporcie istnieje zazwyczaj jakieś utrudnienie. Tak samo jak na przykład w piłce nożnej mamy utrudnienie, że nie możemy używać ją. Tutaj utrudnienie można zmieniać te ręce? Można zmieniać ręce. Można też... Zasada jest taka, że trzeba mieć miotłę w powierzchni pomiędzy nogami i trzeba mieć kontakt z nią ciałem. Ewentualnie można mieć rękę, która trzyma miotłę w powierzchni pomiędzy nogami. I jak długo te warunki są spełnione, tak długo jesteśmy uznawani, że jesteśmy na miotle i możemy kontynuować grę. Czyli wcale nie musimy trzymać jej ręką, jak ktoś potrafi, może biegać bez trzymania rąk. Jak długo trwa w ogóle mecz? Mecz trwa... podstawowy mecz, czyli do momentu wyjścia z znicza, trwa 18 minut. A potem aż do złapania znicza. No chyba, że jest remis, to wtedy dogrywka. I również aż do złapania znicza. Są jakieś kartki? Są trzy rodzaje kartek i są mniejsze przewinienia. Na przykład może być ostrzeżenie, może być odesłanie kogoś do jego chłopców za jakieś drobne rzeczy. Z pierwszą kartką jest niebieska kartka. To jest kartka głównie techniczna. Za takie rzeczy jak na przykład przeklinanie albo za wprowadzenie przeciwników w błąd poprzez niewłaściwe wykorzystanie jakiegoś elementu gry. I wtedy to jest odesłanie kogoś na ławkę karną na minutę, bądź do czasu stracenia gola. Jest drugim rodzajem kary, jest żółta kartka i ona działa dokładnie tak samo, tylko różnica jest ta, że niebieskie kartki się nie kumulują. Czyli posiadam, jeżeli dostanę 6 niebieskich kartek, to nie rośnie mi kara w żaden sposób. Jeżeli dostanę żółtą kartkę i potem dostanę jeszcze jedną żółtą kartkę, to automatycznie dostaję kartkę czerwoną. Kartka czerwona wygląda natomiast tak, że po pierwsze dana osoba nie może już grać w tym meczu w ogóle, musi zejść w ogóle z boiska. Ale jest zamieniana osoba, jest jedna osoba, jedna osoba za nią musi pójść na 2 minuty do ławkę karną i nieważne czy przeciwnicy zdobędą gola czy nie, ten czas nie jest skracany. Czyli gramy w osłabieniu, gramy na przykład zamiast 6 osób, gramy w 5. Znicz to ogólnie taka najbardziej spektakularna chyba część meczu. Jak to jest rozwiązane? Z niczem, samym zniczem
jest skarpeta, schowana, w którą schowana jest piłka tenisowa. Jest ona przyczepiona do tylnej części spodenek osoby uciekającej, zwaną ludzkim zniczem. I właśnie ten ludzki znicz wchodzi w 17 minucie, jest to gwiazda meczu. I w 18 minucie wybiegają właściwie na boisko szukający i próbują wyrwać tę skarpetę, czyli tego znicza, ludzkiemu zniczowi. I jest to o tyle utrudnione, że ludzki znicz może przeszkadzać szukającym w wyrwaniu tej skarpety poprzez odpychanie, przytrzymywanie, wyciąganie miotły z pomiędzy nóg. Szukający praktycznie nic nie mogą zrobić zniczowi. No, mają bardzo ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o to, co mogą zrobić zniczowi. Przede wszystkim jedną z rzeczy, które nie mogą zrobić, to nie mogą próbować chwytać nad nim, ponieważ z tym się wiązały wcześniej dość nieprzyjemne wypadki. W Ameryce mogą. W Ameryce mogą, ale oni mają trochę inne zasady. Raczej spróbują w jakiś sposób albo chwycić obok znicza, sięgając, albo spróbują w jakiś sposób go okrążyć. Natomiast znicz może ich odpychać, może również do pewnego stopnia ich popychać, albo trzymać ich na dystans. I zazwyczaj jest to bardzo siłowe i trudne zadanie. Długo trwa takie siłowanie się ze zniczem? Bardzo różnie. Widziałam raz, sędziowałam właśnie w meczu, gdzie trwało to 9 sekund, a widziałam też mecze, gdzie trwało to pół godziny. Więc to jest naprawdę rozpiętość w zależności od znicza, jakiej klasy jest znicz, bym powiedziała. I jakiej klasy? Szukający. Tak. Wspomnieliśmy wcześniej, Karol, tłumacząc zasady o tych pozycjach. Ja się chciałem zapytać was, jakie wy zajmujecie pozycje? Na jakiej pozycji gracie? Ja jestem obrońcą i gram też czasami na ścigającym. Ja jestem ścigającym. Ja jestem pałkarzem, czy tak jak wcześniej Karol powiedział, zbijającym, ale bardziej pałkarz obowiązuje w sumie do stwierdzenia, ale zbijający jest bardziej oddającą rolę. Właśnie a propos zbijającego, bo czy taki zbijający może zbić szukającego? Oczywiście. To i jest... w takim przypadku? W takim przypadku szukający musi być ze swoich obręczy, dotknąć ich ręką i wraca. Czyli to jest bardzo męczące. W tym momencie drugi szukający ma szansę złapać tego znicza. Tak, większe szanse ma, ale no. Zazwyczaj jest dwóch pałkarzy niedaleko szukających. Jak wyglądają wasze treningi? Gdzie trenujecie i czy jest możliwość na przykład, gdyby na przykład po dzisiejszej audycji któryś z naszych słuchaczy zainteresował się tą grą, jakby chciał przyjść zobaczyć, jak to wszystko wygląda, bo jednak możemy tu mówić o tym sporcie, jednak wszystko to weryfikuje jednak tam praktyka, czy też nawet zobaczenie to, jak wygląda na żywo. A więc gdzie można was znaleźć w Krakowie? Trenujemy dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki, w Parku Jordana, niedaleko Górki Saneczkowej, koło Stadionu Wisły. Oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych. Jeżeli jesteście zainteresowani, to najlepiej do nas na fanpage'u napisać Kraków Dragons, Kulicz Team. Ewentualnie przyjść po prostu na trening do Parku Jordana. Jakie macie cele na przyszłość? Czy macie jakieś, nie wiem, marzenie, jakieś może zająć pierwsze miejsce w Pucharach Europy? Czy jest to w ogóle osiągalne w najbliższym czasie? Ja myślę, że chcemy jak najbardziej się rozwijać. Myślę, że wiele rzeczy, postawiliśmy sobie wiele celi, głównie jeżeli chodzi o treningi i rozwój. Jasne, chcielibyśmy zajmować jak najlepsze miejsca, brać udział w jak największej liczbie turniejów, ale myślę, że jeszcze realnie głównie skupiamy się na tym, żeby dograć się jako drużyna, wiele elementów dodać do naszego rozgrywki, wiele elementów dodać do naszego treningu. Dużym też naszą aspiracją jest promowanie Quidditcha. Sporo też czasu poświęcamy na to. I myślę, że te dwie rzeczy byłyby dla nas najważniejsze. Niekoniecznie samo zajmowanie najwyższych miejsc możliwych na turnieju. Ile takich drużyn w Polsce jest? Obecnie jest 7 drużyn. To znaczy pewnie jakieś takie większe miasta organizują? Są tak, 2 w Warszawie, 1 we Wrocławiu, 1 w Katowicach, w Olsztynie, w Poznaniu, no i my w Krakowie. Teraz jeszcze chyba doszedł Szczecin. Szczecin jest w trakcie tworzenia, Lubin jest w trakcie tworzenia, Częstochowa jest w trakcie tworzenia. Może coś w Pile ruszy. Czyli można powiedzieć, że już w Polsce powoli zaczyna się rozwijać ten sport.
coraz bardziej. A jak wyglądacie na tle, na takim własnym podwórku, jeśli chodzi właśnie o Polskę, na tle tych rywali z Polski, jeśli chodzi o taki poziom właśnie sportowy? No to jesteśmy obecnymi wicemistrzami Polski i zeszłorocznymi mistrzami Polski, więc to może określać nasz poziom. Czujemy się dość pewnie, jeżeli chodzi o Polskę. A kto jest waszym takim największym rywalem? Mamy taką, powiedzmy, dość przyjazną, otwartą rywalizację, głównie jeżeli chodzi o drużynę Warsaw Mermaids i Wrocław Wanderers. To są dwie drużyny, z którymi łączy nas właśnie taka... myślę, że wszyscy tak, nie dość, że dobrze się dogadujemy i też spędzamy ze sobą trochę czasu przy różnych okazjach, na przykład w czasie prezentacji i tak dalej, to bądź co bądź, myślę, że każdy z nas chciałby wykazać, że jesteśmy lepszą drużyną pozostałych. Czy założenie takiej drużyny jest kłopotliwe? Moim zdaniem największym kłopotem z tego, co widzę, to jest zrobienie sprzętu wśród nowych drużyn. To znaczy, tego sprzętu się nie da kupić, tylko trzeba zrobić. Tak, sprzęt trzeba zrobić. To są trzy obręcze. Sześć obręczy, przepraszam. Trzy obręcze na drużynę. Problemem, nie problemem jest zachęcić ludzi, żeby pochodzili na treningi, ale jeżeli jest chęć w narodzie, to wszystko się da. A piłki nie stanowią żadnego problemu? Trochę tak, ponieważ w Quidditchu używamy piłek do zbijaka, to nie jest najpopularniejszy sport w Polsce, więc trzeba je najczęściej bądź co bądź sprowadzać z Wielkiej Brytanii. No i to zazwyczaj wiąże się z trochę większym kosztem, ale to jest chyba największy taki koszt dla drużyn na sam początek. Porozmawiamy sobie teraz o kontuzjach, jakie występują w tym sporcie. Czy są one częste, czy one są kłopotliwe? Czy zdarzało się, że mogły wyeliminować zawodnika na jakiś dłuższy okres czasu? Ogólnie rzecz biorąc, ja praktycznie na każdych zawodów wracam z jakąś kontuzją, czuję się to odrobinę jak piorunowym na kontuzję czasami. Chociaż ostatnio jest coraz lepiej. Zdarzają się kontuzje, to zależy też jak długo się gra, jakie ma się doświadczenie, przeciwko komu się gra. Na przykład jeżeli to są gracze, którzy są trochę, powiedzmy, mają mniejsze doświadczenie, to wiadomo, że na przykład utrudnienie poruszania się z miotłą i połączenie tego, że ktoś może prowadzić kontaktowe, próbować nas na przykład przewrócić, czasami kończy się właśnie kontuzjami mniejszymi, większymi. Nigdy nie zdarzyło się nic większego. Zdarzały się dość przykre kontuzje ludziom, ale zazwyczaj jest to dość bezpieczne. Jeżeli chcielibyście może zobaczyć na żywo to, o czym teraz cały czas mówiliśmy, to jak najbardziej przyłączcie się do któregokolwiek z treningów. Na pewno pomożemy Wam poznać Quidditcha. Może Wam się spodoba, może przyłączycie się do nas i będziecie mieli nową aktywność. Zapraszamy Was wszystkich. 19 w poniedziałek, 18:30 w czwartek, Park Jordana, niedaleko tak zwanej Górki Saneczkowej. Myślę, że nas znajdziecie, raczej wyróżniamy się. Bardzo dziękujemy Wam za przybycie do naszego studia. Dziękujemy również. Za udział w tej audycji. Gośćmi byli członkowie drużyny Quidditcha. Karol Paszkowski, Konstanty Zieliński, Maria Helak. Prowadził dla Was audycję Krzysztof Młynarczyk i Kamil Latuszek. Pozdrawiamy słuchaczy i do usłyszenia. Sportowa energia.